W żłobku ma być przygotowanych 225 miejsc. Zgodnie z projektem znajdzie się tam 9 sal zabaw z sypialniami, zapleczem sanitarnym i kuchennym. Mamy zabezpieczone 9 milionów złotych i to są pieniądze, które już w tej chwili są zabezpieczone, więc czekamy na wykonawcę do 9 maja i wykonawca będzie miał 19 miesięcy na realizację tej inwestycji. Radosław Witkowski zapowiada, że to początek realizacji jego programu utworzenia 500 nowych miejsc w żłobkach. Radom potrzebuje dodatkowo 500 takich nowoczesnych miejsc w radomskich żłobkach, dlatego już podejmujemy kolejne działania. Budowa tego nowoczesnego na 225 miejsc przy zbiegu ulic Józefowskiej i Piastowskiej, ale to nie jest tylko jedyne działanie, które realizujemy w tym kierunku. Również, proszę Państwa, chcemy zwiększyć o 70 miejsc w już istniejących placówkach. Na oferty w przetargu miasto czeka do 9 maja. Zwycięzca będzie miał 19 miesięcy na wykonanie prac od dnia podpisania umowy.